Pewnie chcecie się dowiedzieć, gdzie dzisiaj się wybrałem. Oto mała podpowiedź. Przyjechaliśmy na konsultację i zrobić ciężki trening. Zobaczcie, moi drodzy. Pierwsze miejsce z overalla. Pierwsze miejsce w swojej kategorii. Pierwsze. No tam. Sporo tego. Robimy w oparciu i to już praktycznie chyba jedno z naszych ostatnich ćwiczeń. Zostało nam jeszcze później wiosłowanie, prawdopodobnie jednoroczne też na hammerze, czyli dzisiaj leciutki trening. Przejmiem ten ciężki, a dzisiaj taka rozgrzewka przed. No. Dzisiaj lekko. Ta maszyna nie jest stworzona do takich ciężarów, ale my jesteśmy stworzeni. Tak jak mówiłem, wiosłowanie jednorącz, natomiast robimy na hammerze ciężar. Nawet nie pytajcie jaki, bo jest już chyba aktualnie 80 albo więcej kilogramów. No i oczywiście miało być 8 powtórzeń, ale że nagrywam, radę musiał 12 zrobić. Nie powiedziałeś, że 8. Zapomniałem się, wyjechałem na maksymalnie. Ale dobrze. And all my empathy struggles with the rest of me. To jest wymówek, pojedyncze. Wymówki i wiecie co. Okej, pierwsze ćwiczenie na biceps. Ja już od miesiąca albo od przynajmniej 6 tygodni nie trenuję bicepsów, więc przyda się od czasu do czasu coś tam pomachać. Ja tam trenuję, bo bicepsy są. I jeszcze co, jaka partia? Już dzisiaj wspomnieliśmy. Brzuch. Nie. A brzuch to nie, że się sam... Brzuch sam robi się na masie. Mówię o klatce. Treningowy, jakieś czukapiki, a tutaj produkcja Tomka, jeszcze niecała przetworzona. O, dzik się pojawił na horyzoncie. W dobrym momencie. Dobra, a teraz ostatnie słowa na temat mojego braku formy.
Słuchajcie, on tak zawsze gada, bo lubi jak mu po prostu cukrujecie. Także pamiętajcie, musicie mu dużo cukrować w komentarzach. A oczywiście jest zajebiście, jest wielki, jak prawdziwy smok wawelski. Także jest na dobrej drodze. Widziałem nogi, nogi są poprawione. Góra jest dobra zawsze, klata odstaje, ale to już nie będziemy się na ten temat, że tak powiem, rozwodzić. Natomiast nogi są, moim zdaniem, takich jeszcze nie było, jeżeli chodzi o kształty i rozmiar. Także niebawem, od stycznia zacznie się redukcja i zobaczycie, co się dopiero będzie działo. Tak. Trzymajcie kciuki i oglądajcie. Do zobaczenia niebawem. Do zobaczenia.